Zaprosiliśmy do rozmowy Justynę Glusman, w zasadzie jeszcze do ubiegłego tygodnia dyrektorkę, koordynatorkę do spraw zrównoważonego rozwoju i zieleni w mieście stołecznym Warszawa. Justyno, co tam się wydarzyło takiego, że już cię na tym stanowisku nie ma? Dzień dobry wszystkim. Bardzo dziękuję także za zaproszenie i możliwość podzielenia się moimi refleksjami na temat miasta i tego, jak ono funkcjonuje, tych wydarzeń, które zainteresowały także, wiem, że sporo osób. No, zainteresowały dlatego, że samo moje wejście do ratusza było przedmiotem wielu dyskusji. Ja otrzymałam bardzo takie szerokie wyrazy wsparcia, ale także nie ukrywam, wewnętrznie w gronie ruchów miejskich, a z ramienia ruchów miejskich startowałam na urząd prezydentki miasta. No, odbywaliśmy takie dosyć zawzięte dyskusje na temat tego, czy będę tylko taką paprotką, kwiatkiem do kożucha, czy też propozycja wstąpienia do zarządu miasta, przystąpienia do zespołu prezydenta Rafała Trzaskowskiego, to jest rzeczywiście wyraz jakiejś otwartości na zmiany, otwartości na idee ruchów miejskich i czy ja będę w ogóle mogła coś zrobić. Ja postanowiłam uwierzyć, że będę mogła coś zrobić i dzisiaj z perspektywy tych 3 lat muszę powiedzieć, że miałam taką możliwość. Nie uznałabym, że były to lata zmarnowane dla miasta. Znaczy, z mojego osobistego punktu widzenia to było doskonałe, wspaniałe doświadczenie. Oczywiście trudne także, ogromne wyzwanie, ale też możliwość przyjrzenia się temu, jak miasto funkcjonuje od środka, możliwość poznania moich działów dosyć dobrze. Oczywiście nie jestem specjalistką od dendrologii dziś, niemniej no, ja marzyłam kiedyś o tym, żeby studiować biologię i muszę przyznać, że bardzo mnie fascynuje praca właśnie w zieleni, ludzi, którzy się zajmują zielenią, tych ekspertów, specjalistów i bardzo wiele się także od nich mogłam nauczyć. Zarządczo też ciekawe wyzwanie, bo 6 jednostek, około 600 pracowników, więc spory zakres także obowiązków. No i miałam też w zadaniach stworzenie zupełnie nowego programu wymiany kopciuchów, nowego biura, postawienie tak naprawdę na nogi całej polityki klimatycznej i ochrony powietrza w Warszawie. Także to wszystko składa się na taki szereg doświadczeń, które ja sobie bardzo cenię. Poznałam też mnóstwo wspaniałych ludzi i szczególnie właśnie na wszystkich poziomach samorządu, ale niezmiernie też ciekawe osoby na tych stanowiskach urzędniczych, regularnych stanowiskach urzędniczych, gdzie są potężne zasoby wiedzy, pasji i mam wrażenie, że też udało mi się zachęcić ich do tego, aby się bardziej włączali aktywnie w te działania takie strategiczne, dzielili się tą wiedzą i parę osób na pewno trochę, że tak powiem, wyszło z cienia przy tych moich rządach i też dostałam ogromne wyrazy takiej wdzięczności, podziękowania na koniec i to było najmilsze już kończąc tę pracę. Natomiast rzeczywiście muszę powiedzieć, że miałam zawsze poczucie od początku samego mojej pracy w urzędzie bycia takim ciałem obcym. Jednak nie miałam wrażenia, że zostałam zaakceptowana przez ten krąg osób wokół samego prezydenta. Ten krąg osób tak zwanego dworu, on się zmienia, on w ogóle ewoluuje cały czas. Tam są różne takie dworskie przepychanki, raz ktoś traci tę władzę nieformalną, potem zyskuje albo inne osoby, tę osobę daną zmieniają. Natomiast ja gdzieś zawsze byłam obok i wydaje mi się w związku z tym, że ta otwartość prezydenta, który właśnie pokazał, że po pierwsze nie boi się opozycji, bo jednak startowaliśmy jako opozycja w tych wyborach, mówię o całej grupie, no wiadomo, że nie ma co porównywać. Ja miałam 3% poparcia, a prezydent 50 kilka, także nie oszukujmy się. Ale jednak byłaś piąta. Żadnych zagrożeń nie było. Tak. Słucham? Jednak byłaś chyba piąta, jeśli dobrze pamiętam. Tak, i to w ogóle niewielka różnica. Sporo. Tacy starzy politycy obecni na scenie wiele lat mieli dużo mniej głosów, także uważam, że to i tak był sukces. Jeszcze jeden tydzień, jeden program telewizyjny i zaszlibyśmy dużo wyżej. Natomiast też w trakcie kampanii, to jest odrębna historia, mierzyliśmy się po prostu z ostracyzmem mediów. Media pokazują dwie
walczące ze sobą siły i głównie interesuje je ta walka i w ten sposób kreują poczucie, że to są jedyne siły, które są się liczą, relewantne na rynku. No więc kończąc tylko ten wątek o tym, o tej mojej przygodzie w zarządzie miasta, wydaje mi się, że o ile te deklaracje prezydenta na początku były no rzeczywiście wyrazem jakiejś próby otwarcia się, to potem rzeczywistość bardzo szybko zweryfikowała tę sytuację i jednak otoczenie partyjne też prezydenta odebrało to jako aberrację swojego rodzaju. Dzisiaj mam wrażenie, że cały czas byłam w sumie pod takim obstrzałem i to nie były wprost jakieś zarzuty, ale jednak takie utrudnianie pracy, nie pójście na rękę. Ja się musiałam bardzo wysilać, wykłócać wręcz o rzeczy, które powinny być po prostu realizowane, a potem dostawałam łatkę osoby, która się kłóci na przykład, która nie potrafi się dogadać. Natomiast ja bym nic nie zrobiła w tych warunkach, jakie były, gdybym jednak nie parła do celu. A ja mam też taką cechę charakteru, że po prostu bardzo mocno się skupiam na celach i byłam przekonana przez ten cały okres czasu, że jedyne, co mnie obroni na koniec tej kadencji, to będą rezultaty mojej pracy, nic innego. Dlatego, że dla partii nigdy nie będę osobą, którą oni będą wspierać, bo jestem z zewnątrz. I tu jest rzeczywiście chów wsobny, tam się nie przyjmuje żadnych ludzi z zewnątrz. Nie widziałam ani jednej nowej osoby w otoczeniu, która by zyskała akcept takiego większego grona, ale też po stronie ruchów miejskich, bo oczywiście ruchy miejskie, jak powiedziałam, miały wątpliwości, czy to jest dobry pomysł. I gdyby się nie udało nic zmienić, to odeszłabym na koniec kadencji zgodnie z planem, no z taką znowu łatką osoby, która sprzedała się być może, przyjęła stanowisko, ale co z tego dla nas, dla miasta wyniknęło. Bardzo nie chciałam znaleźć się w tej sytuacji, a poza tym ja po prostu lubię pracować, bardzo lubię widzieć zmianę i prowadzić do tej zmiany, więc to mnie też jakoś niesamowicie nakręca, a tutaj w mieście zmiana jest naprawdę widoczna, no jeżeli uda się posadzić dwa razy więcej drzew, to widać te dwa razy więcej drzew wzdłuż ulic, skończyć jakiś projekt inwestycyjny, widać ten projekt, zbudować zespół, super, jest inna atmosfera, dużo inna, lepiej się pracuje w takim zespole, który dzieli ze sobą wizję i takie przekonanie o tym, co jest ważne, co jest nieważne. Więc ten zespół też ewoluował, nie wszyscy zostali, w szczególności na stanowiskach dyrektorskich. Tam był taki miks, część osób odeszła do innych biur, bo nie była w stanie się wpisać w taki tryb też pracy, w której liczy się to, co zrobimy, bardziej niż takie ciągłe procedowanie i procesowanie czegoś. No i jak mówię, na końcu jednak się okazało, że te takie naprężenia wewnętrzne ze wszystkich stron partyjnych, burmistrzów, wokół samego prezydenta, tego tak zwanego dworu, czyli gabinet, ci ludzie najbliżej, już to się nie da, tego się nie dało wytrzymać i też myślę, że prezydent, który bardzo jest aktywny na różnych polach, jak wiemy, i ma duże osiągnięcia na tych polach polityczne, nie jest w stanie równie intensywnie obserwować, co się dzieje w mieście i po prostu nie był w stanie już w pewnym momencie stwierdzić, czy różnego rodzaju informacje, które są mu przekazywane, to są informacje prawdziwe czy nieprawdziwe. Raczej nie chciał się już tym zajmować i sam zaczął budować także swoje takie otoczenie bardzo skonsolidowane. Być może ma wpływ na to też powrót Tuska i przegrupowanie wewnątrz Platformy, które spowodowało, że te różne frakcje zaczęły się między sobą troszkę ścierać, umacniać. Jak wiemy, ten przyjazd Tuska był szorstki, prawda? Ze strony prezydenta Trzaskowskiego on tak nie był ucieszony na początku bardzo. Trochę został, wydaje mi się, odsunięty od tej polityki krajowej. No nie, oceniam jako obserwator, nie mam takiej wiedzy. I być może też to spowodowało, że chciał
skonsolidować tutaj tę drużynę wokół siebie i jak mówię, no ja zawsze jednak jako ten element obcy, no jestem pierwsza do odstrzału, tak mówiąc już wprost. A zresztą rok temu miałaś bardzo podobną sytuację, prawda? Tam też były takie próby pozbawienia, po odejściu Warabieja, jakby pozbawienia ciebie też z twojej funkcji. A wtedy po wyrzuceniu Pawła Rabieja, umówmy się, ale Paweł Rabiej też nie był swoim elementem. Odszedł Paweł Rabiej, odszedł Marcin Wojdat, niepartyjny. Ja jestem kolejną osobą, czyli to już trzy osoby, które nie są tak blisko związane z tym ugrupowaniem politycznym. I oczywiście przy każdej zmianie, bo pamiętajmy, że ta sytuacja, która mnie dotyczyła, no teraz wynikła z odejścia prezydenta Soszyńskiego. Też chyba został zachęcony do tego. W związku z czym przy okazji takiego przegrupowania zawsze różne osoby próbują jakiś swój interes załatwić, swoją sprawę. I wydaje się, że w tym ogólnym zamieszaniu to po prostu będzie prostsze do przeprowadzenia. Także rok temu też była taka próba. Żadna z tych prób, co jest ciekawe, nie była umotywowana niczym konkretnym. Pamiętajmy, teraz miasto nie wydało żadnego oświadczenia, co jest ciekawe. Rzeczniczka prezydenta jedynie co powiedziała to, że Zarząd Zieleni nie zostanie zlikwidowany, bo to już może drugi wątek, jak te rozmowy się toczyły. I pozostałe jakieś takie informacje o przyczynach tego rozejścia się padają w formule raczej jakichś plotek, źródeł blisko ratusza. Ratusz nie wypowiedział żadnego stanowiska nie było, tak. Nie wypowiedział się w tej sprawie, a ciekawe też jest to, że pojawia się w przestrzeni publicznej taki zarzut, że ja sobie nie poradziłam z wymianą kopciuchu, ale właśnie to, czym miałam się zajmować, jest wymiana kopciuchu według propozycji prezydenta, czyli no tutaj brakuje logiki jednak, bo albo ktoś sobie z czymś nie radzi, a w związku z tym zwalniamy go z tej odpowiedzialności. Michał Olszewski, prezydent, który się zajmował odpadami, no zostały przekazane te odpady gdzieś indziej, no bo rzeczywiście w opinii wszystkich, no czwarta zmiana uchwały w ciągu 3 lat to nie jest przyczynek do oceny pozytywnej, więc jakby no z jednej strony nie poradziła sobie z kopciuchami, ale z drugiej strony niech się dalej zajmuje kopciuchami. Trochę to się nie trzyma kupy. Tym bardziej, że akurat w przypadku Warszawy tam się nakłada dużo różnych jakby warstw, jeśli chodzi o wymianę tych piecy i to jest trudniejsze. Nie, to jest sytuacja bardzo prosta. My po prostu od roku 2019, pierwsze rozmowy były w lipcu, pamiętam latem, z prezydentem, z dyrektorem biura, gdzie sygnalizowaliśmy, że mamy analizy, które wskazują na to, iż wraz z wejściem w życie nowej uchwały bardzo wzrośnie liczba wniosków. I my nie jesteśmy w składzie osobowym, który jest w tym biurze, mianowicie 5-osobowym. Przerobić tego w stanie. Przepracować tych wniosków. Następnie udało się przez kilka miesięcy uzyskać zgody na to, aby to kolejne, tam była zgoda na 16 osób, aby te osoby przyszły do pracy, ale potem przyszła pandemia. W lutym właściwie już przygotowane do ogłoszenia konkursy zostały cofnięte, jak i inne konkursy w urzędzie. Wszystkie nabory zostały cofnięte, łącznie z naszymi. I potem pomimo wielokrotnych próśb, pism, spotkań, nie udawało się pozyskać tych osób, znaczy nie było ogłoszonych konkursów. Więc to było takie bardzo sprytne w pewnym sensie. Z jednej strony jest zgoda, prezydent powiedział tak, proszę, rzeczywiście. Oczywiście macie dane, pokazują liczby wniosków, ale z drugiej strony no jakieś dziwne procesy, procedury administracyjne powodują, że nie można tego zespołu powiększyć. I to się odbywało na takiej zasadzie, że dyrektor słał wnioski były cofane, bo jakiś błąd w tych wnioskach, a w ogóle inna liczba, a nie takie były ustalenia. Bardzo dziwne to było. Proceduralnie się zakopało. Tak, kierownictwa dla mnie. Ja się zastanawiałam, o co chodzi, czy te osoby, w szczególności dyrektor magistratu, to jest Elżbieta Markowska, czy nie mają świadomości, że w pewnym momencie no jednak prezydent miasta będzie odpowiedzialny za brak sukcesu w tej sprawie. Ale wydaje się, że ważniejsze było to, żebym ja nie miała sukcesu, niż żeby prezydent miał sukces.
co jest szokujące wręcz dla mnie. Natomiast no, zaczęły spływać te osoby pojedynczo, podwójnie, no i w końcu ten zespół został powiększony, ale na etapie, jak on został powiększony, to już ta liczba wniosków tak narosła, że musi zostać podwójnie powiększony w tej chwili, żeby się odkopać z tych zaległych wniosków. Więc tutaj tylko i wyłącznie gra rolę taka prokrastynacja jakaś administracyjna. Podobnie było z biurem cyfryzacji, które przez 3 lata robi aplikację do składania wniosków przez internet. 3 lata. I nie jest ta aplikacja skończona. Biuro, jak się spotykamy z dyrekcją, bardzo ubolewa, że po 3 latach jeszcze nie jest skończona. A w związku z tym, że nie ma tej aplikacji, nie jesteśmy w stanie przeprowadzić na przykład informatyzacji, takiej digitalizacji tego procesu, wyoutsourcować części czynności, mogłyby to być może robić osoby na zlecenie, po prostu dostając dostęp do systemu, podpisując odpowiednie zgody, RODO i tak dalej, no ale nie można tego zrobić, bo w papierach mamy jednak całą dokumentację. No i to jest po prostu zadziwiające, że te tryby maszyny urzędniczej nie działają z jakiegoś powodu. Przypuszczam, że gdybym miała wsparcie partii, gdybym była osobą, która no, ma to wsparcie czy radnych, prezydenta, ale właśnie jest z klubu, a nie spoza klubu, to w ogóle takich problemów by nie było. I w tym sensie no, warszawiacy mieliby lepiej, bo mieliby więcej wymienionych kopciuchów. Bo by działało po prostu. Bo by działało, to znaczy my tutaj muszę powiedzieć, że ogromny wysiłek włożyliśmy w stworzenie całego systemu, bo to była ogromna praca, całkowicie nowe podejście, całkowicie nowy system dotacyjny, promujący ekologiczne rozwiązania, odeszliśmy od finansowania wymiany gazu na przykład, bo gaz traktujemy jako to paliwo przejściowe, które nie jest aż tak szkodliwe, ale też nie promujemy gazu, dużo większe dotacje można otrzymać na pompę ciepła i fotowoltaikę niż na piec gazowy. I rzeczywiście ten system zaczął działać. Muszę powiedzieć, że jak analizowałam, na jakie źródła ciepła są wymieniane kopciuchy, to w pierwszym roku nie było w ogóle pomp ciepła, a w drugim roku, 2020, już 20% dotacji to były dotacje na pompy ciepła i fotowoltaikę. I to jest świetna wiadomość, mimo że one kosztują nas dużo więcej, bo te dotacje są wyższe, jako że ten sprzęt jest po prostu dużo bardziej kosztowny niż zwykły piec gazowy. Ale adresujemy w ten sposób też problem emisji CO2 do atmosfery, bo to są zeroemisyjne źródła ciepła. Adresujemy problem ubóstwa energetycznego, dlatego że to ciepło jest bardzo tanie, jak nie darmowe. Także wydaje mi się, że nie ma lepszych rozwiązań niż takie, które właśnie pozwalają na zaadresowanie kilku problemów. Więc ten system został stworzony, zespół został stworzony, jakby cała maszyna stoi, a właściwie działa, ale trzeba by ją jeszcze naoliwić, czyli po prostu dolać tam ludzi. My nie wymyśliliśmy sobie tego, ile osób tam ma pracować tak po prostu. Po pierwsze zrobiliśmy analizy, a po drugie jesteśmy w stałym kontakcie z ekipą z Krakowa, która ma sukces i wymieniła większość, zdecydowaną kopciuchów aż do momentu wdrożenia uchwały antysmogowej, która w ogóle zakazuje palenia węglem. I wiemy, ile oni nakładu pracy włożyli w to, aby ten proces zrealizować. I podobna historia jakby musi się wydarzyć tutaj. Nie ma innego sposobu. Znaczy, tego nie ma cudów, kilka każdy, kto tego ma wiedzę nie... i zagłębi się w ten temat, wie, że nie ma innej opcji. Nawet tutaj też spotykam się z takimi zarzutami organizacji antysmogowych, że no ale za mało promowaliście, macie za mało wymian i za mało wniosków. Tych wniosków było w zeszłym roku 2300. Ale udało się wypłacić tylko 600 dotacji. Tylko jaż, bo w poprzednich latach było dużo mniej. Natomiast oczywiście chcielibyśmy mieć dużo wyższe te wskaźniki. No tylko, że nawet żeby zachęcić mieszkańców do tego, aby składali dotacje, wnioski o dotacje, no trzeba chodzić po domach de facto. A żeby chodzić po domach, trzeba mieć ludzi przeszkolonych, albo zorganizować ten proces. U nas po prostu zakopaliśmy się w te wnioski po to, żeby nikt nie został bez rozstrzygnięcia, bo do końca roku każdego musi być rozliczenie tych dotacji, więc to był absolutny priorytet i już o ile jeszcze na początku 2020
robiliśmy spotkania z mieszkańcami, 6 takich spotkań się odbyło i one rzeczywiście skutkują lepszym napływem, większym napływem wniosków, no to już 2021 nie było żadnej możliwości. Pandemia się oczywiście na to nałożyła, ten zakaz wchodzenia do domów, zakaz wchodzenia kontrolerów też do domów, a tutaj mamy dużo oszustw tak naprawdę, więc no, szereg takich czynników negatywnych, ale one są wszystkie rozwiązywalne, te problemy, tyle że potrzebni są ludzie. I trzeba chcieć. Trzeba chcieć, oczywiście. No pierwsze to jest trzeba chcieć. My tutaj bardzo chcieliśmy, mam bardzo dobry zespół, który to zadanie realizował, zarówno na poziomie kierownictwa, jak i na poziomie urzędniczym. I taki zespół, który się autentycznie bardzo do tego zadania przykłada i do tej pory się przykłada. I też dostałam ogromne podziękowania od nich, od takich zwykłych pracowników, którzy powiedzieli, że wiedzieli, że mają ogromne wsparcie z mojej strony, że ja o nich walczę i że doceniają i to widzieli, że zawsze to widzieli. A ja z kolei widziałam, że oni bardzo ciężko pracowali, więc tutaj obopólna taka zgoda i no trochę żal, że musieliśmy to zadanie zostawić w połowie. No ale z drugiej strony, jak przyjdzie osoba, która ma to wsparcie polityczne, a Magda Mochowska, która mnie zastępuje, pracuje z partią od bardzo dawna, była wiceministrą w Ministerstwie Cyfryzacji, potem jak PiS doszedł do władzy, to bardzo szybko się przeniosła do Urzędu Miasta, no, rodzinnie też powiązana z Solidarnością, z tymi kołami, które dziś tworzą, no, są ważne w Platformie Obywatelskiej, będzie jej po prostu łatwiej, no i tyle. Będzie miała przygotowane przedpole. Nie, no jest przygotowane całkowicie. Trzeba tylko wdrożyć i wziąć ludzi i po prostu to wdrożyć. Muszę przyznać, że w całej tej twojej opowieści o tym, co się, jak ci się pracowało w Warszawie, kilkukrotnie podkreślałaś, że jednak czułaś się tam ciałem obcym. I teraz tak zastanawiam się, bo jak jeszcze byłaś kandydatką na prezydentkę Warszawy, w takim wywiadzie dla Krytyki Politycznej powiedziałaś coś takiego, że w samorządzie nie powinno być miejsca dla partii, a przynajmniej nie w takim wymiarze jak teraz. I teraz z tej twojej perspektywy kilku lat pracy bardzo blisko partii, umówmy się, ale też tak jak słyszę, chciałaś po prostu pracować dla miasta, tak? Bo też w mieście ten konkret jest widać, bardzo, bardzo szybko widać jest zmiany. Powiedz, no, wiesz, za 2 lata są wybory i na pewno znowu wielu aktywistów i aktywistek miejskich będzie myślało o tym, żeby sięgnąć po władzę w swoich miastach. A jest tam dla nich miejsce? Jak to wygląda tak teraz z twojej perspektywy? Myślę, że doświadczenie poprzednich wyborów i moje doświadczenie osobiste wskazują na to, że w dzisiejszych realiach politycznych ruchy miejskie jako takie nie są w stanie wejść do Rady Miasta, bo ten próg wyborczy jest bardzo wysoki. On sięga 15%, ten rzeczywisty próg wyborczy. A z kolei bez radnych, bez koalicjanta nie ma szans przedsięwzięcie takie jak to ze mną. To znaczy ja bez wsparcia, bez siły głosów w Radzie Miasta no po prostu nie dałam rady się obronić przed różnymi zakusami i tą właśnie konsolidacją władzy w rękach partii. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o kontekst kolejnych wyborów, to na pewno potrzebna byłaby konsolidacja ruchów miejskich z jakimiś innymi ugrupowaniami. Na pewno większy blok, to znaczy nie ma możliwości dzisiaj moim zdaniem, tym bardziej, że jesteśmy właściwie dalej na drodze upartyjnienia kraju w ogóle niż byliśmy jeszcze kilka lat temu, a w związku z tym to się pogłębia. Nie jesteśmy w stanie jako grupa organizacji lokalnych no z tym takim partyjnym monolitem wygrać. Teraz wydaje mi się, że oczywiście to jest marzenie, żeby w mieście takim jak Warszawa prymat miały interesy miasta, interesy mieszkańców miasta niż interesy partii, ale z drugiej strony warto by do tego dążyć jednak.
Ja muszę powiedzieć, że w bardzo wielu sytuacjach istnieje konflikt między interesem partii na poziomie krajowym a interesem miasta. Przede wszystkim, no szczególnie w przypadku Warszawy, gdy prezydent miasta aspiruje do wyższych funkcji i absolutnie się z tym nie kryje, aspiruje i próbuje pozyskać te stanowiska, startuje w wyborach chociażby prezydenckich. Problem polega na tym, że na przykład pewne bardziej kontrowersyjne decyzje nie są podejmowane z tego powodu, aby tych aspiracji nie zaprzepaścić. I tu mieliśmy chociażby doświadczenie z samego początku kadencji, kiedy miasto Warszawa zostało właściwie postawione pod ścianą i prezydent zgodził się na to, aby udzielić upustu na użytkowaniu wieczystym 98% ulgi na wykup prywatnych mieszkań, podczas gdy inne miasta miały od 60 do 95% max. To oznaczało lukę w budżecie miasta na wejściu 400 milionów złotych, to jest dosyć dużo. Potem mieliśmy do czynienia z reformami rządu, też 2019-2020, które wprowadziły zmiany w systemie podatkowym, czyli obniżenie PIT-u o 1% i zwolnienie osób do 26 roku życia z PIT-u. To spowodowało lukę około, jeśli nie pamiętam, kilkaset milionów do miliarda. I miasta też nie protestowały, i to nie mówię tylko o prezydencie Warszawy, ale też innych prezydentach, przeciwko tym zmianom, bo zdaje się, że się bały, ci prezydenci się obawiali, że zostaną posądzeni o działanie takie na niekorzyść obywatela. Natomiast obywatele w ramach wyniku tej zmiany uzyskali 50 zł więcej w kieszeni na koniec roku, a miasta zyskały ogromną dziurę. Potem przyszła pandemia, 400 milionów spadku dochodu miasta, więc my w rezultacie mieliśmy 1,7 miliarda mniej, czyli jakieś 10% budżetu mniej, budżetu bieżącego, operacyjnego w stosunku do początku roku. To jest bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o zmianę taką. I nie prowadzaliśmy zmian bardzo długo, na przykład różnego rodzaju podwyżek, czy na przykład rozszerzania strefy płatnego parkowania, co trzeba było zrobić wcześniej, z tego względu, że była obawa, że prezydent startujący w wyborach prezydenckich będzie miał mniejsze szanse w tych wyborach. No, niepopularna decyzja po prostu. Tak. Irytuje, dokładnie. Więc jakby tutaj wydaje mi się, że naprawdę nie, znaczy w interesie miasta nie jest łączenie tych funkcji, że takiego lidera partii i jednocześnie prezydenta. Ja bym radziła jednak w przyszłości wprowadzanie rozdziału między tymi funkcjami, bo trudno jest podejmować decyzje na korzyść miasta w momencie, gdy interesem partii jest wygranie wyborów, a interesem prezydenta miasta powinno być wprowadzenie zmian na korzyść mieszkańców. I czasami są to trudne zmiany, bo miasto jest naprawdę polem dużego konfliktu. Konfliktu przede wszystkim o przestrzeń, o cenę tej przestrzeni, o tym, kto ma korzystać z tej przestrzeni i na jakich zasadach. Różne grupy będą miały zupełnie inne podejście do tego. I tutaj oczywiście trzeba te zmiany przeprowadzać w dialogu i to jest bardzo duży wysiłek, żeby móc je wdrożyć, żeby nie zostały zablokowane przez którąś z tych grup, żeby ludzie rozumieli, dlaczego jest taki, a nie inny wybór. Super byłoby, gdyby była jeszcze strategia, która gdzieś tam ten wybór uzasadnia, no ale nasza jest na tyle ogólna, że nic nie uzasadnia. W każdym razie no, łączenie tych ról nie jest moim zdaniem korzystne dla miasta. Z drugiej strony no, byłoby naprawdę naiwnością sądzić, że partie zrezygnują z miast i nie zwłaszcza będą... Zwłaszcza tych dużych, no, już nie mówiąc o Perle w Koronie, czyli Warszawie. Tu jest realna władza, tu są realne pieniądze, tu są realne osiągnięcia, które można pokazać, czyli inwestycje. Gro usług publicznych jest świadczonych w Polsce przez samorząd, tak ten system wygląda, więc także jakość usług zależy od prezydentów miast, od jakości samorządu. I tutaj jest takie pole do popisu, z którego nikt nie zrezygnuje. Więc no,
ja do naiwnych nie należę, ale jednak uważam, że dobrze by było, żeby ten system nie był chociażby zmonopolizowany przez dwie główne partie, bo wtedy debata o sprawach miejskich jest całkowicie upolityczniona i wystarczy wziąć udział w Radzie, posiedzeniu Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Te dyskusje są wręcz absurdalne. Każda rzecz jest związana z polityką i właściwie no, każda ławka nabiera politycznego koloru, podczas gdy naprawdę nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, bo miasto jest dobrze albo źle zarządzane. I zawsze mówiliśmy też w wyborach startując ruchów miejskich, że odkładamy na bok ideologiczne sprawy, że to jest na końcu promil spraw, którymi powinien zajmować się samorząd i dyskusje światopoglądowe naprawdę nie powinny dominować dyskusji o samorządności w Polsce. Są szkodliwe, dlatego że sprawy, którymi my się chcieliśmy zawsze zajmować, się zajmowałam ja też w Urzędzie Miasta, świeże powietrze, czyste powietrze, świeże też, zieleń, klimat, to absolutnie są sprawy, które łączą wszystkich. Tutaj nie ma podziału na kolory polityczne i one integrują też mieszkańców, a w związku z tym ta linia podziału przebiega zupełnie gdzieś indziej. Ona przebiega tam, gdzie się rozkładają interesy. Na przykład mieszkańcy przedmieść będą mieli zupełnie inne wyobrażenie o tym, jak powinien transport funkcjonować od mieszkańców śródmieścia. Tu jest prawdziwy konflikt, który trzeba rozwiązać. Jak zapewnić jakość powietrza mieszkańcom śródmieścia miasta, do którego wjeżdżają milion samochodów dziennie, i jak zapewnić możliwość dostania się do pracy, dostania się do szkoły mieszkańcom przedmieść? To jest tak naprawdę pytanie, a nie to, czy ma krzyż wisieć w tej czy innej szkole. Znaczy, oczywiście jestem bardzo liberalna. Przerwę, ale na pytanie o to, czy krzyż ma wisieć w danej szkole, jest łatwiej odpowiedzieć, niż jak to zrobić, żeby milion samochodów nie wjeżdżało do centrum dokładnie. Miasta. Ja też oczywiście mam swoją odpowiedź na to pytanie, ale znaczy, podałam to jako przykład jakiejś wojenki takiej lokalnej, która też zamgławia obraz, bo ten obraz jest dokładnie, jak powiedziałaś, taki, że trzeba spowodować, że mieszkańcy Białołęki będą mogli dojechać do miasta wygodnie, szybko i czystym transportem, bo nie da się tak rozbudować dróg, żeby każdy mógł wsiąść do samochodu. No i teraz jest pytanie znowu, w kontekście klimatu te pytania się bardzo komplikują, bo z jednej strony mamy program inwestycyjny miasta na miliardy już rozpisany na kolejne 30 lat. Z drugiej strony mamy potrzeby związane z redukcją emisji miasta, emisji CO2, mitygacją zmian klimatu, adaptacją. I teraz jest pytanie, to co robimy, jeżeli te inwestycje, które zostały zaplanowane 5-10 lat temu, one są niezgodne z taką linią, która prowadziłaby do obniżenia redukcji, do obniżenia emisji CO2. Wyrzucamy je, na co stawiamy? Priorytetem powinna być linia trzecia metra, która w Warszawie ma przejść przez nowo zbudowane osiedla deweloperskie, ale takim zygzakiem na Pradze Południe i będzie kosztować jakieś 3 miliardy. Czy renowacja budynków za 3 miliardy, która nie będzie tak spektakularna, ale przyniesie wymierne korzyści, jeśli chodzi o emisję CO2. Także tutaj stajemy przed bardzo trudnymi pytaniami, bo miasto oczywiście z jednej strony realizując ten projekt obniżenia emisji CO2 musi też myśleć o zaspokajaniu potrzeb publicznych w nowych szkołach, przychodniach, szpitalach i tak dalej. Więc no, to jest fascynujące oczywiście wszystko, jak to poukładać, tą całą układankę, żeby ona miała sens i żeby te różne aspekty były wzięte pod uwagę. I tutaj myślę, że też problem polega na tym w polskim samorządzie, przechodzę do takiej ogólnej konkluzji, że on działa w sposób bardzo jednak taki silosowy. Nie ma kolegialności w podejmowaniu decyzji w ogóle. Prezydenci są wybierani w wyborach bezpośrednich, co daje im dużą władzę bardzo ale też dużą mandat. Tak, a sam zarząd to jest po prostu grupa ludzi, z których każdy ma swoje obowiązki, każdy ma swoje działy i za nie odpowiada, ale to ta osoba jest odpowiedzialna i ta osoba
tej osoby też są przypisywane zasługi w razie czego, jak są takie. Nie ma, nie mówi się o tym, prawda, że Zarząd Miasta Warszawy podjął decyzję o tym, żeby zwiększyć zalesienie miasta. Mówi się, Justyna Glusman zwiększyła zalesienie miasta. Nie powinno tak być. Powinien być moim zdaniem ustawowo wymuszony wymóg, aby tak jak w firmach, korporacjach, jednak decyzje były kolegialne. W przypadku braku zgody decyzyjność powinien mieć prezydent miasta, ale jednak, żeby zmusić członków zarządu miasta do tego, aby współpracowali i żeby to był jeden spójny plan, bo dzisiaj te przepisy, każdy które robi funkcjonują, swoje trochę, tak. Tak, one tego absolutnie nie regulują. Nie wydaje mi się, że, znaczy być może prezydenci, być może są tacy prezydenci, którzy w ten sposób pracują, ale jakby nie wydaje mi się, że można to zostawić takiej decyzyjności na poziomie lokalnym, tylko jednak prawo powinno zmuszać wręcz. Do współpracy. Tak, do współpracy, tak mi się wydaje, bo inaczej właśnie będziemy jechać tak silosowo i też sobie utrudniać pracę, bo gdybyśmy my funkcjonowali w takim systemie właśnie kolegialnym, to też już nie byłoby ważne, czy Justyna jest takiej czy innej, z takiego czy innego ugrupowania, byłabym częścią jakiegoś większego obrazka, który na końcu musi ładnie wyglądać, na końcu tej kadencji. Już nieważne, który tam puzzle był ładniejszy, prawda? Tak, no, taką mam może idealistyczną wizję, ale wydaje mi się, że w tym kierunku powinniśmy dążyć. Trzeba dążyć do jakiegoś ideału, bo nie jest dobrze tak, jak jest. I tu się chyba zgodzimy. Ja bym cię jednak poprosiła na koniec o taką też konkluzję, czy też trochę przesłanie do tych ruchów, aktywistów, aktywistek miejskich, które nas będą oglądać czy słuchać. Bo mi się wydaje, że to jest bardzo ważne też, co ty mówiłaś o tym, że trzeba robić swoje, ale nie być naiwnym też. Znaczy w dużych miastach od polityki się nie ucieknie. W mniejszych miastach jest trochę łatwiej, to znaczy nie są aż tak, tak mocno w tych szponach partyjnych, chociaż niektóre to też zależy od rejonu naszego kraju, ale jakby no nie możemy się poddawać, po prostu musimy być sprytni w tym, co robimy? Czyli dokładnie, czyli nie bycie naiwnym nie polega na tym, żeby zawsze wybierać tę wygodną pozycję obserwatora z zewnątrz i krytykowania, prawda, na Twitterze. Ja uważam, że jeżeli jest możliwość albo propozycja wejścia do władzy, trzeba zawsze spróbować. Mimo tego, że no, to moje doświadczenie chociażby nie pokazuje, że to niekoniecznie musi być szczęśliwe zakończenie, ale z drugiej strony ja prowadziłam zmiany, których się nie da już odwrócić. Odkręcić. To jest sukces dla miasta. System informowania o wycinkach drzew, on po prostu funkcjonuje. Nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek teraz mój następca czy prezydent miał odwagę, żeby powiedzieć mieszkańcom, no dobra, to był projekt Justyny, to już teraz nie będziecie mieli tych wycinek na mapach i informacji o nich, bo... No po co? Podejście. Nie. Standardy pielęgnowania drzew, standardy monitorowania i przeglądów. To wszystko się składa na kompleksowy system zarządzania zielenią. Ja bardzo postawiłam też na takie naukowe podstawy tego systemu i doceniłam te wydziały, które zajmowały się systemami GIS-owskimi, mapowymi, bo ja tak, bardzo mapa, zawsze... drzew. Polityki oparte na wiedzy, żeby mieć tę wiedzę, trzeba ją zdobyć, prawda? Albo wewnętrznie w urzędzie, siłami, które mamy, albo zlecając na zewnątrz. Więc to wszystko, co się wydarzyło, co zostało zdobyte, myśmy też wszyscy się nauczyli bardzo wielu rzeczy, że mamy 9 milionów drzew, że potrzebujemy 10 milionów, żeby zinwentaryzować je całkowicie, że potrzebujemy na to kilka lat, że 30% ponad drzew w Warszawie jest chorych, a w związku z tym właściwie powinny być odwiedzane, monitorowane od co pół roku do roku i tak dalej, i tak dalej. To znaczy to są wszystko analizy, których w ogóle tu nie było i których nikt już nie zabierze. Nie zabierze też nikt urzędnikom tej wiedzy, którą pozyskali robiąc te analizy. Także to jest krok do przodu, bardzo duży. Urzędnicy z Biura Ochrony Środowiska i to właśnie tego niższego szczebla, oni przyszli się pożegnać, powiedzieli mi, że
bardzo ciężko pracowali przez te ostatnie 3 lata, muszę powiedzieć, ale nigdy się nie czuli tak docenieni, nigdy nie czuli, że przyroda jest tak dla kogoś ważna i że zrobili więcej przez te 3 lata niż ostatnie 13. To był największy komplement, jaki ja w ogóle otrzymałam w tej pracy. Więc warto chociażby po to, aby jakieś jednak rzeczy popchnąć do przodu. Inwestycyjnie, no wiadomo, jeżeli się zakończy jakąś inwestycję, to ona też już jest. Jeśli chodzi o system kopciuchów, znowu, on został wdrożony, wymyślony, wdrożony później i trzeba tylko dosypać tam ognia, do węgla, chciałam powiedzieć, węgla, żeby zaczął działać. To samo z klimatem, więc warto wchodzić. No ja też, tam się da coś zrobić w tych obszarach, w urzędzie miasta, gminy, gdzie są ludzie, którzy no, mają podobne priorytety, podobne podejście. I najczęściej są to ludzie, którzy też wywodzą się z takich podobnych środowisk albo mają poczucie misji, które się bierze z innych źródeł. Natomiast ja spotkałam bardzo dużo fajnych osób, z którymi się super też dogadywałam i które wspierały nas w projektach, bo nie da się na przykład tych projektów mapowych zrobić bez geodezji. No, to jest niemożliwe i muszą być ludzie, którzy chcą i którzy wiedzą, też inni urzędnicy, po co my to robimy i dlaczego jest to ważne. Więc im więcej takich osób jest, tym ta ogólnie widziana jakość pracy, jakość działań jest wyższa, więc chyba nie ma znaczenia, że oni muszą w pewnym momencie iść na jakieś kompromisy, bo wszyscy musimy iść na kompromisy. Znaczy nie można wejść do władzy, przyłączyć się do jakiegoś zespołu i realizować swoją własną wizję. To jest niemożliwe ani w żadnej firmie, ani w żadnej instytucji, a tym bardziej w polityce. Więc gdzieś trzeba odpuścić i trzeba chyba wiedzieć wcześniej, na co jesteśmy w stanie, prawda, iść na jaki kompromis, a co jest taką barierą nie do przejścia. To jest chyba ważne. Więc ja bym nie zostawiała tego właśnie na takiej negatywnej nucie, tylko raczej zachęcała, żeby mimo tych różnorodnych doświadczeń, jakie mamy, dalej próbować się dogadywać, jak powiedziałaś, być sprytnym, czyli po prostu robić swoje, niekoniecznie w taki sposób bardzo, prawda, łopatologiczny, ale gdzieś tam szukać tych dziur w systemie, przez które można się przecisnąć. No, dostaje się później różne łatki, że z czym też się trzeba pogodzić. Że coś tam, ale to jest nieważne. Na końcu ważne jest to, co zostaje. I nawet jeżeli zostanie 50% z tego, co sobie założyłam, to i tak jest to 50% do przodu. Także ja wychodzę z takiego założenia. Super. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Życzę Ci wielu fantastycznych wyzwań jeszcze przed Tobą. Zrobiliście razem z całym Twoim zespołem kawał świetnej roboty w Warszawie. Bardzo Ci za to dziękuję. Dziękuję bardzo.